Dobrze, to teraz ja powiem wam, na czym będą polegały wasze zadania, tak? Powiedziałam wam do tej pory, dlaczego kraje handlują. Jakie są najważniejsze powody. A teraz chciałabym, żebyście to wy zastanowili się, dlaczego Polska handluje, tak? Dlaczego Polska uczestniczy w handlu międzynarodowym? Macie pomoce naukowe, które pozwolą wam odpowiedzieć na takie pytania. Czy więcej sprzedajemy, czy kupujemy za granicą? Drugie pytanie wymaga od was wyobraźni. Pomyślcie, co moglibyśmy zrobić, żeby sprzedawać więcej? Możecie to narysować, tak? W jakiś sposób, co można zrobić, żebyśmy mogli za granicą sprzedawać więcej? I po trzecie, tam zobaczycie na jednym wykresie, który wam pokażą wasi starsi koledzy, że coraz więcej importujemy z krajów rozwijających się i coraz więcej eksportujemy do krajów wysoko rozwiniętych. Pytanie jest do was takie, dlaczego tak jest, jak sądzicie? Tak, jaki wpływ na to mają te kraje, które tam się znajdą w tej grupie? Thank you.